Dzień dobry, jestem Radek Biel z czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na dzisiejszy kontekst, w którym posłuchacie o badaniach średniowiecznych miejsc straceń i egzekucji. Możliwe, że na pierwszy rzut oka odcinek nie będzie się różnił znacząco od innych, ale widzowie, którzy byli z nami na żywo, pewnie pamiętają, jak wiele się wówczas działo i dlaczego dopiero prawie po upływu roku wrzucam zapis tego spotkania na ten kanał. Nie dziwcie się też małym zmianom mojego wyglądu w trakcie. Po prostu trzeba było dograć parę rzeczy, a gośćmi tego odcinka są historyk, pracownik Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik projektu Tam, gdzie zwierzęta równe były ludziom, dawne miejsca straceń na Śląsku w ujęciu interdyscyplinarnym, Daniel Wojtucki. A my? Dzień dobry. W tej samej kamerze również historyk, germanistka, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego zajmująca się nowożytnym wymiarem sprawiedliwości, rodzima Jeleniogórzanka. Karolina Wojtucka. Witam. Jest z nami także antropolog, zatrudniona w Katedrze Fizjologii Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu odpowiadająca za analizy odkrywanych ludzkich szczątków. Doktor Natalia Mucha. Miło mi. I ostatni, lecz nie mniej ważny, archeolog z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, którego zainteresowania badawcze związane są nie tylko z rejonem Morza Bałtyckiego, o czym niektórzy widzowie na pewno już wiedzą, ale także stypendysta we wspomnianym projekcie, Bartosz Świątkowski. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Drodzy widzowie, mam jedną pilną rzecz, zanim przejdziemy prosto do prezentacji. Cały czas trwają zapisy na trzecie spotkanie miłośników archeologii żywej, w skrócie SMASH. Jest to doroczne wydarzenie, 3 dni, w trakcie których macie niepowtarzalną okazję spotkać się z naszym skromnym zespołem redakcyjnym, autorami oraz zwiedzić wraz z nami takie atrakcje archeologiczne jak Krzemionki, czyli unikatowe neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego, osadę średniowieczną w Hucie Szklanej, Łysą Górę, Wel Święty Krzyż czy Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi, a przy okazji również wziąć udział w specjalnym odcinku kontekstu z publicznością na żywo. W domyśle właśnie uczestnicy SMASH-u tworzyć będą ową publiczność, co byście się nie zastanawiali. Kto to będzie? Całość potrwa od 17 do 19 czerwca 2022 roku, a link do zapisów znajdziecie w opisie tego filmu lub powinien się pojawić właśnie gdzieś w prawym górnym rogu. Zachęcam serdecznie do udziału w imieniu moim i całego zespołu. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak rozpocząć część właściwą, na którą wszyscy czekają, czyli streszczenie efektów wieloletnich badań szubienic, które z paru powodów skoncentrowały się dotąd w sumie na Dolnym Śląsku. Faktycznie od 25 lat już zajmuję się miejscami straceń, bo trzeba powiedzieć, nie tylko same szubienice, ale całe miejsca straceń, bo stały tam inne urządzenia. To, co zostało też już tak powiedziane, szubienic na Śląsku zachowało się najwięcej. Jest to kilka budowli kompletnych, jak na przykład Wojcieszów czy Miłków. W przypadku Wojcieszowa można belki postawić i używać taki obiekt generalnie. On był oczywiście remontowany. O samych szubienicach, jako takich potrzebnych, bo przeglądamy stare widoki miast i tych widoków, na tych widokach widać takie na wzgórzach, wzniesieniach, takie tajemnicze budowle z rozpiętymi belkami, tam coś wisi, skazańcy. Drodzy Państwo, nam kojarzą się takie proste szubienice z takimi westernowymi, typowymi, one w źródłach występuje jako szubienica kolankowa. Te budowle właśnie stawiane na tych wzniesieniach miały swoją topograficzną i bardzo ważną zresztą kwestią tutaj była właściwa lokalizacja z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby była widoczna z ważnych traktów i najczęściej wybierano te główne trakty wychodzące z danego ośrodka. W przypadku Wrocławia, gdzie akurat my mieszkamy, była to Wygon Świdnicki, tam szła droga na Świdnicę, dalej na Wiedeń. Tutaj w przypadku szubienicy na Strzelin. W innych miejscowościach też wybierano takie drogi wychodzące z miasta i najczęściej było to do 2 km. No i ta odległość była też ważna, ponieważ szubienica była urządzeniem, ta taka murowana szubienica była urządzeniem masowej zagłady. Tam można było na takim urządzeniu powiesić od kilku do kilkunastu, a nawet przy dużych obiektach do kilkudziesięciu osób. I nie śpieszono się z tym, żeby tego trupa ściągnąć po powieszeniu. Do tego dochodziły nam koła egzekucyjne, które się znajdowały w pobliżu. I ta odległość była też charakterystyczna, żeby po prostu, no z przyczyn takich technicznych, żeby nie śmierdziało.
I Wrocław, który miał dość duże obłożenie w przypadku Szubienicy, widać na widokach powieszonych skazańców, widoczne koło egzekucyjne. W okresie letnim kronikarze niejednokrotnie notowali, że po prostu na Szubienicy nie dało się używać, bo po prostu śmierdziało i nikt się nie chciał zbliżyć do egzekucji, więc podczas egzekucji, więc wykonywano te wyroki w jakimś oddaleniu od tej Szubienicy, zachowując oczywiście dystans, żeby można było ten wyrok przeprowadzić, a nie czekać do zimy z wiadomych, czy kazać katu zebrać to. No i taka Szubienica, która tutaj została wystawiona, ona była droga. Nie oszukujmy się, wystawienie takiej inwestycji kosztowało dużo. Niejednokrotnie jak przeliczymy w tych dużych ośrodkach, jak chociażby Praga, Wrocław, Brno, Paryż, Berlin, kosztowało tyle, co wniesienie kamienicy na rynku. Może nie tyle materiał był kosztowny, ale też udział tych wszystkich osób, bo nikt pojedynkę takiego obiektu nie chciał budować czy remontować. Trzeba było zatrudniać całe cechy rzemieślnicze niezbędne. Przy murowanym obiekcie to oczywiście byli murarze, cieśle, kowale, ślusarze, jeszcze parę innych zawodów tam wyciągano z miasta, żeby brali udział. Oczywiście oni symbolicznie brali udział, bo nie każdy pracował, ale wybierano z każdego cechu niezbędną ilość rzemieślników. Oczywiście rada danego miasta musiała też być na miejscu. Niejednokrotnie burmistrz zaczynał taką inwestycję albo remontował czy budowlaną i oprócz tego też dochodziło, że przedstawiciele cechów także, mistrz sielski także dawał przykład, a później już prości rzemieślnicy, czeladnicy remontowali taką szubienicę, czy budowali taką szubienicę, ale zatrudnienie nieraz setek ludzi, dosłownie, nieraz te pochody setek ludzi, tutaj jeszcze straż była potrzebna, ponieważ oddawano salwy, wierzono, że na szubienicy były złe duchy, trzeba było je odstraszyć, te miejsce zabezpieczyć, też w porze nocnej, więc no i oczywiście ugościć. Budowano czasami jarmarki, takie jak widzimy jarmarki, budyzm jarmarkowy i częstowano tam gorzałką, częstowano tam piwem, winem, różnymi potrawami. Ja kosztorysy przeglądałem tu dolnośląskich miasteczek, chociażby Oławy czy Legnicy. W tym momencie naprawdę rarytasy jedzono i też była potrzebna muzyka. Nie tylko kół ciesze, ale znowu dźwięk. Im głośniejszy odstraszał te złe duchy, więc to też było niezbędne i potrzebne, żeby zlokalizować. A jak jeszcze weźmiemy typy szubienic, bo tych szubienic, oczywiście taka budowa takiej szubienicy murowanej, które pojawiły się na Śląsku, takie w tych mniejszych, bo Wrocław oczywiście miał już od średniowiecza murowany duży obiekt, ale w XVI wieku w tych mniejszych miejscowościach dostrzeżono potrzebę zastąpienia drewnianego obiektu bardziej prestiżowym murowanym. To w tym momencie oczywiście to kosztowało i trzeba było o to dbać. A jeszcze do tego stawiano szubienice pomocnicze. Ja tu zaraz do obecnej sytuacji epidemiologicznej nawiążę. Ale drodzy Państwo, wraz z wojną 30-letnią zaczęły się pojawiać na rynkach i przed głównymi bramami szubienice drewniane. Wieszano tam dezerterów lub szpiegów. Wieszano też na takich szubienicach, szczególnie w okresie wojen śląskich, tutaj też dezerterów, ale takich, którzy po prostu nie zostali ujęci, a mianowicie wieszano ich w obrazie, czyli inne figie to było powieszenie w obrazie, a mianowicie, może nam się wydawać to śmieszne, ale wieszano przedstawienie, zalecano malarzowi miejskiemu narysowanie czy umieszczenie personaliów i wieszano to na szubienicy. No i wiązało się to z tym, że jeżeli zostaje pozbawiony majątku i w tym momencie też każdy, jeżeli zostanie złapany, to w tym momencie zostanie powieszony. Więc to, co mówiłem, szubienice wojskowe, oprócz tego szubienice dla Żydów i szubienice na przykład dla Cyganów. Ale najbardziej teraz na topie będzie szubienica epidemiologiczna. Czyli generalnie ja ją nazywam szubienica morowa, a więc szubienica wystawiana podczas zarazy. Teraz mamy epidemię koronawirus i okazywało się, że izolacja społeczeństwa zakażonego była generalnie już wcześniej stosowana, a przestrzegano to między innymi za pomocą tych szubienic. Wystawiano w miastach taką szubienicę, jeżeli dany delikwent przybywał i nie został poddany kwarantannie, migał się od kwarantanny, to był na takiej szubienicy wieszany.
Więc pamiętam, że czytałem o takim obiekcie w Opawie, który istniał. Przy okazji mierzenia granic został wymierzony od tego obiektu drewnianego oczywiście, bo to nie był murowany obiekt, tylko od obiektu drewnianego wymierzona odległość. Oprócz szubienic, drodzy Państwo, stawiano też kamienne szafoty. One były rzadsze, bo już dwa obiekty remontować to naprawdę było trzeba być bogatym. No i oczywiście Wrocław tutaj miał taki Rabenstein, który stał na placu dzisiejszym Kościuszki. Jeżeli mamy tutaj Wrocławia, to wiedzą gdzie. Tam był to jest murowany szafot, na którego wykonywano przeważnie karę ścięcia mieczem. I uważano ją za honorową, bo nie grzebano przy Rabensteinie czy Szubienicy, tylko na jednym cmentarzu. Na Dolnym Śląsku jeszcze, czy na Śląsku, było tych obiektów kilka. Miały je Głubczyce, miała je Nysa, był prawdopodobnie też w Prudniku i na pewno był w Głogówku, bo ostatnio go szukaliśmy w kwietniu tego roku, jako takiego obiektu. Drodzy Państwo, jeszcze unikatowy obiekt, który istniał, taki konglomerat właśnie w Nysie, bo tam istniał piec do palenia czarownic, który wzniesiono w latach 30. prawdopodobnie wieku XVII, ponieważ tam były procesy o czary i tam pomiędzy szubienicą a tym kamiennym szafotem wystawiono prawdopodobnie, mówię, bo jest dokument zachowany do dziś w archiwum we Wrocławiu, ale tak naprawdę tam robotnicy się ci rzemieślnicy wzbraniają przed budową tego urządzenia, bo twierdzili, że przyniesie im to hańbę. Być może to urządzenie powstało w XIX wieku, jeszcze informowano, że istniało i tam stał krzyż, ale oprócz tego dokumentu nie ma specjalnie innych. Wiadomo, że taka inicjatywa była wybudowania takiego krematorium. I to, co mówiłem, jeszcze lokalizacja na rynku, tylko to też było okazjonalnie wystawiane. Szubienica sobie stała oczywiście, ale po powieszeniu najczęściej tylko po 24 godzinach ściągano z przyczyn oczywistych, bo taki delikwent zaczynał się psuć i zaczynał stanowić zagrożenie tutaj. Powieszenie na szubienicy było traktowane jako niehonorowe, było karą złodziejską. Samo ścięcie przy szubienicy też nie było honorowe, bo się lądowało przy szubienicy. Kolejne kary wykonywane przy szubienicy, łamanie kołem od góry, od dołu, położenie na kole, nabicie rzadziej na pal. Takie też były i też pokażemy, bo kopaliśmy szubienicy w Żaganiu i tam taką egzekucję mieliśmy. Są różne typy szubienic. Może odbiega to od tego, co mamy w świadomości, te westernowe, jak zawsze rozmawiam, czy kat musi być zakapturzony, ścinać toporem. To jest, będzie pokazana rekonstrukcja szubienicy łomunieckiej, piękna szubienica. Tu jest o tyle fajnie, że zachowały się plany tej szubienicy. Mistrz Muracki podczas jej rozbiórki, bo rozbudowywano twierdzę za czasów cesarzowej Marii Teresy, zrobiono taką rekonstrukcję pełno zwymiarowaną, z dokładnymi sobie muzealnicy w Łomuńcu zrekonstruowali ją, wystawiali w muzeum, ona jest tam dostępna. Obok jest szubienica wrocławska, to jest widoku, ona stała przy drodze do Strzelina, więc waszej drodze, o już od czasów średniowiecza, później ją przebudowano na szafot, jeszcze służyła do budowy kolei, dopiero w czasie budowy kolei odsprzedano cały grunt, kat odsprzedał grunt nazwiskiem Tina, rodzina i wtedy przeniesiono, bo jeszcze egzekucję wykonywano publicznie do połowy wieku XIX, więc tutaj już pociągi jeździły sobie, a myśmy wykonywali wyroki śmierci, wtedy już ścięcia toporem. Ja tutaj Państwu pokazuję nie tylko śląskie, bo śląskich to tutaj można pojechać w teren Miłków zobaczyć, Wojcieszów zobaczyć później na Łużyce, odkopaną przez Zaszubienicę w 2003-2004 w Lubaniu, na Łużycach jeszcze w Złotnikach Lubańskich mamy szubienicę w Jeleniej Górze, to za chwilę będzie na slajdach. Ta jest celowo pokazana, ponieważ tak wyglądała szubienica w Żaganiu, którą za chwilę Bartosz Świątkowski przedstawi, bo myśmy ją też w całości odkopali i znaleźli bardzo dużo fajnego materiału antropologicznego, którą koleżanka Natalia nam przedstawi. Oprócz tego też narzędzia, które pokażemy egzekucji, takie piękne łańcuchy, jak u góry widać tutaj już szubienice, łańcuchy egzekucyjne, bo drodzy Państwo, nie wieszano tylko na powrozie, na stryczku, ale też na łańcuchach i to była gorsza śmierć. I takie łańcuchy też znaleźliśmy, więc za chwilkę pokażemy, ja wytłumaczę, o co chodziło. Ponieważ były też szubienice prywatne, ja Państwu pokażę takie jedno kuriozum, gdzie się kłócono o szubienicę. I sobie wybudowano dwie naprzeciw siebie, ponieważ to był też prestiż. Dzisiaj kupujemy sobie, budujemy ładny dom, kupujemy ładne auta. Wtedy się budowało piękną szubienicę, chociaż ta jedną
na jedną egzekucję i taką szubienicę doktor Paweł Duma pod Wleniem we wsi Modrzewie kopał i rzeczywiście prawdopodobnie wybudowano kamienny obiekt tylko, żeby powiesić jednego skazańca i w źródłach też dużo takiego materiału jest. Więcej szubienic się zachowało właśnie w Austrii, później jest w Niemczech ich dużo, w Szwajcarii, w Czechach też prowadzone są badania archeologiczne, tutaj akurat też szubienica ta górna, dwusłupowa, była prowadzona przez kolegów z Austrii, austriackich archeologów i znaleziono tam pochówek bardzo rzadki, łamanego kołem człowieka, którego tam stracono i tam pochowano. Jakie wysokie były te słupy? Szubienice osiągały, tak jak konstrukcja wrocławska bodajże, ja przeliczałem, czy omuniecka, czy brneńska, około 7-8 metrów wysokości. No, to były potężne konstrukcje, żeby też te osoby powieszone były widoczne, ten obiekt musiał być widoczny i też odstraszać przybywających do miasta, że w mieście się przestrzega prawa i też generalnie się wykonuje wyroki, więc czego były dowodem oczywiście te wiszące zwłoki, a im wyższa szubienica była też, no, ku temu ukazywała taki widok ponury. Dzisiaj jakbyśmy sobie wyobrazili, że w takim okienku tworzącym przez dwa filary położona belka wisi trzech, czterech, pięciu skazańców w różnym stanie rozkładu, część już w całości zeszkieletowana, więc musiał być to okropny widok, ale też wymuszał na tym przestrzeganie prawa. I żeby pokazać, jak to było, tutaj może nie będzie widać, ale to jest droga pomiędzy Bolkowem a Jaworem, dwa miasta dolnośląskie, zresztą oba piękne, i dzieli je odległość w linii prostej około 20 km. I to jest mapa XVIII-wieczna wojskowa, bo te szubienice tam zaznaczano ze względu na to, że były to obiekty dobrze widoczne, jak szło wojsko, to się orientowało, gdzie jest. Te też służyły. To jest mapa Reglera, inżyniera Fryderyka II Wielkiego, który sporządził po zajęciu Śląska właśnie dokładne mapy rekompi śmienne. I jak tutaj tych kółek nie widać, próbowaliśmy zaznaczyć mniej więcej te kółeczka, proszę mi wierzyć. Droga szubienic. Drodzy Państwo, jak przeliczymy te 20 km i 5 km po 5 szubienic, to widać, że co kilka, a dosłownie co 4 szubienice, kilometry była szubienica. Jakie to musiało być ponure wrażenie, jak się szło od miejscowości do miejscowości i się ta szubienica znajdowała, ale z drugiej strony jak to urządzenie było potrzebne, że od Bolkowa praktycznie do Jawora, ja tu nie wliczam szubienic jaworskich, dwóch, które się znajdowały w obu stronach miasta, ale wszystkie wiejskie szubienice po drodze, które się znajdowały chociażby przy Zamku Świny, później dalej miejscowości Sokola i tak dalej, aż do Jawora. Było ich pięć, więc faktycznie taki podróżny zmierzający pomiędzy Bolkowem a Jaworem to po prostu miał nieciekawe widoki, jeżeli jeszcze wisieli na nich skazańcy. Kolejny slajd właśnie będzie okolica Jawora, przedstawiał też tego samego autora, czyli fragment mapy Reglera, które są w Berlinie, bardzo cenne źródło właśnie do badań, my też je wykorzystujemy, Bartek może chwilę o tym opowie, bo na podstawie tej mapy znaleźliśmy chociażby szubienicę w Chełmsku. Wierzenia związane z miejscami Sasań to jest inna całkowicie bajka i to trzeba by było zrobić kolejne spotkanie. Ale drodzy Państwo, jedna taka ciekawostka, szubienice po szubienice zobaczycie lądowali skazańcy i samobójcy, ale ja teraz takim w kolejnym projekcie zajmuję się terminem taki, który dla Państwa jest znany pod słowem wampir, a mianowicie żywe trupy wstające z grobów. I tych nie chowano, bo szubienica była zbyt licha pod względem zabezpieczenia takich tego typu zmarłych, ponieważ oni jeszcze bardziej wracali, jeszcze bardziej agresywni. Taki przykład mamy ze Strzegomia z 1591 roku, 92. Poderżnął sobie gardło, szef został pochowany na cmentarzu. Później pojawiać się zaczął duch, wykopano go przez Praską Izbę Apelacyjną na rozkaz Paskiej Izby, wyrok Paskiej Izby Apelacyjnej. Z Pragi przyszedł, pochowano go pod szubienicą i jego agresja stała się jeszcze większa tego ducha. Coraz więcej mieszczan się żaliła, więc wykopano go, przewieziono w inne miejsce i spalono. Ja przebadałem teraz około 400 przypadków tego typu wstających z grobu zmarłych, a mam naprawdę z jednego cmentarza likwidowano to około stówki zmarłych lekko. To drodzy Państwo, żaden nie skończył na szubienicy.
Większość kończyła na granicy spalenie i to też dlatego też do archeologów ciężko znaleźć na Morawach czy na Śląsku wampira, w cudzysłowie ten pochówek antywampiryczny, czy że odchodzicie teraz od tego, ale generalnie po prostu nie da się znaleźć. Wracając do Szubienic, widzimy pierwsze nasze takie większe znalezisko było to Lubań 2003-2004 rok, Szubienica kopana właśnie miejska, wybudowana w 1492 roku, kamienna w miejscu drewnianej i we wnętrzu kat zrobił sobie widać na tym dolnym slajdzie jamę, gdzie wrzucał po prostu kości, które zbierał z okolicy, całe jego pachołki, czy po prostu jak spadali ci skazańcy, którzy wisieli, wpadali do wnętrza. I we wnętrzu znaleźliśmy piękny łańcuch. Może tu jego skali nie widać dość dobrze, ale jest to kawał porządnego łańcucha, kuty. Myśmy go zakonserwowali, a w środku zapętlone są kręgi szyjki i powieszenie na łańcuchu wyglądało tak jak w tym małym pomniejszeniu po prawej stronie generalnie i była to śmierć dla skazanych, którzy naprawdę nabroili. Trzeba było nabroić, żeby tutaj... Ja przeszukałem kroniki Lubań, mam mnóstwo kronik różnej jakości oczywiście i prawdopodobnie może tutaj chodzić o złodzieja Schlenkera, który zawisł w latach 80. XVII wieku na Szubienicy, ponieważ został wpierw za kradzieże wychłostany pod pręgierzem i sobie troszeczkę zadrwił z wymiaru sprawiedliwości. Na następny dzień ukradł jeszcze więcej, więc go powieszono na łańcuchu. Jest taki opis i ten łańcuch wisiał jeszcze po 30 latach sam łańcuch, bo kronikarz opisuje, ale później zniknął generalnie. I pytanie jest takie, czy został skradziony, czy nie wpadł, jakbyśmy go tak znaleźli in situ, właśnie widać pięknie wewnątrz Szubienicy Lubańskiej, więc w tym momencie najprawdopodobniej tam spadł i tak się zachował. Mówię prawdopodobnie, bo oczywiście to są zapisy kronikarskie, ale udało mi się w tym przypadku dopasować prawdopodobnie właśnie delikwenta, bo powieszenie na łańcuchu było rzadkie i tych łańcuchów tak naprawdę nie znaleziono wiele. Mieliśmy 3 czy 4, 2 kompletne i reszta to ogniwa, 3, bo jeszcze złotoryja, doktor Paweł Duma znalazł złotoryj i łańcuch, więc resztę to ogniwa, ale nawet patrząc po egzekucjach wykonanych kary śmierci przez powieszenie właśnie na łańcuchu wieszano rzadko, w koło Jeleniej Góry. I znaleźliśmy tam w pierwszej fazie badań właśnie kilka szkieletów. Mieliśmy tam, zaraz Państwu pokażę, to jest jedyne takie też rzadkie w Europie, gdzie można dopasować dokumenty historyczne do badań archeologicznych tego typu obiektu, bo jak widzieliśmy w Lubaniu było to wymieszane, no i tylko ten łańcuch z jakimś tam prawdopodobieństwem się udało. Tutaj pragnę zwrócić uwagę na pochówek przyciśnięty kamieniami. Też zastanawialiśmy się, co to jest. Prawdopodobnie jakiś szkodliwy zmarły, który miał nie wstać z grobu, bo nie dość, że pochowano go na brzuchu, to jeszcze przyciśnięto, widać tą jamę grobową, która nomen omen jest wykuta w skale właśnie kamieniami, tam kilkanaście kamieni różnej wielkości, żeby po prostu nie wyszedł. I to jest nasze najciekawsze znalezisko, ponieważ tu na środku widzimy i w górnym rogu prawym prawdopodobnie szczątki rodziny Exner. To jest rodzina mieszkająca w pobliżu, dokładnie w Karpaczu i dopuściła się zbrodni kazirodztwa i dzieciobójstwa. Mianowicie brat, siostra z bratem zaszła w ciążę, matka z ojcem zabiła dziecko, które narodziło się z tego związku kazirodczego i tutaj, jak opisują kronikarze jeleniogórscy, była to taka dość znana egzekucja. I właśnie w Pradze, w Pradzkiej Izbie Apelacyjnej, to jest dokument po lewej, jest september, czyli wrzesień, i 1701 roku. Tam zapadł wyrok, bo sąd miejscowy odwołał się, znaczy wysłał dokumenty do sądu takiego dzisiejszego najwyższego. To nie będę się zagłębiał w specyfikę Pradzkiej Izby Apelacyjnej, ale właśnie chodziło o to, żeby potwierdziła, czy słusznie rozsądził miejscowy sąd tutaj w Miłkowie. No i rzeczywiście oni zgodzili się i mieli zostać ścięci mieczem, a później po śmierci rodzice Exner mieli zostać przebici kołkami. I widać na wysokości klatki piersiowej brzucha takie rdzawe ślady. To są prawdopodobne ślady kołku egzekucyjnym, który był kuty i w tym momencie on się tak rozłożył, takie ślady zostały zachowane tutaj. To są prawdopodobnie rodziny Exner. Mamy zrekonstruowaną twarz właśnie Georga Exnera, około 55-letniego mężczyzny.
Badaliśmy tutaj w roku 2008, na początek były to badania tutaj terenowe, później były badania archeologiczne w 2010-2011, właśnie szubienice w Lubomierzu, bo to jest Lubomierz, znane Państwu z samych swoich najpewniej, gdzie jest Muzeum Samych Swoich, Kargula i Pawlaka, ale myśmy wybrali się tam dla szubienicy. Wewnątrz szubienicy znaleźliśmy, widać, szubienica potężna, około 7 metrów średnicy. Wewnątrz nasadzono lipę i to zasadzono podczas rozbiórki w latach 30. wieku XIX, kiedy tą szubienicę burzono. I nasadzono ją dlatego, po pierwsze dla upamiętnienia, druga, lipa jest symbolicznym drzewem, które ma utrzymać tych zmarłych wewnątrz ziemi, czyli takie wierzenia były jeszcze w XIX wieku. No i właśnie wewnątrz szubienicy wraz z Pawłem Dumą odnaleźliśmy szkielety młodych ludzi, których też mamy, jednego z nich zrekonstruowaną już twarz, wiemy jak przepuszczalnie mógł wyglądać, którzy zostali powieszeni na szubienicy. I tutaj przechodzimy do Jeleniej Góry. Ja oddam głos małżonce. Ona akurat jest jeleniogórzanką, więc więcej powie niż ja. Więc jeżeli chodzi o Jelenią Górę, miasto wyjątkowe, nie tylko dlatego, że... Znaczy dla mnie wyjątkowe nie tylko dlatego, że z niego pochodzę, ale właśnie też ze względu na szubienice, które się tam znajdowały, a jest ich dwie. Jest to bardzo ciekawy ewenement wręcz na skalę europejską, ponieważ jest to jedyne... Z tego, co nam wiadomo, miasto, gdzie zostały odnalezione i przebadane dwie szubienice. Pierwsza szubienica to jest ta, którą tutaj Państwo widzą. To jest szubienica na dzisiejszym wzgórzu Kościuszki. Tam też również dzisiaj jest i plac zabaw, park, bardzo ładne, rekreacyjne miejsce, a właśnie w jednym miejscu do dzisiaj można podziwiać to, co po tej szubienicy zostało. Szubienica ta została rozebrana w 1778 roku, ponieważ zadecydowano o tym, że w pobliżu mają być stworzone, wybudowane umocnienia, więc pułkownik Fawrat postanowił szubienicę rozebrać. Wiemy, że w XVI wieku na pewno funkcjonowała. Pomogła nam tutaj w datacji moneta, która została odnaleziona w zaprawie, najprawdopodobniej wrzucona właśnie w takim celu, żeby można było zaznaczyć ten moment, tak, tą chronologię, kiedy tą szubienicę budowano. Wykonywano na niej liczne egzekucje. W kronikach jeleniogórskich można znaleźć wiele ciekawych informacji. Jedną z takich ciekawszych jest o Turku, który został powieszony za kradzież i wisiał sobie tak, wisiał na tej szubienicy, aż mu od silnego wiatru odpadła ręka, aż mu później odpadła noga, aż w końcu kat został poproszony o to, żeby go ściągnął i uporządkował właśnie szubienicę. Być może dlatego, że jakieś święto się zbliżało, bo tak czasem bywało, że przy większych okazjach katów faktycznie kazano szubienicę posprzątać. Jeżeli chodzi o tą drugą szubienicę, tak, mamy tą monetę, ona tam jest tak widoczna w tej górnej części, środek w studni, wiadomo, mamy kości bez układu anatomicznego, mamy tutaj to, co nam się udało znaleźć. Tutaj mamy już tą drugą szubienicę, która jest no, dosyć niedaleko zlokalizowana. Kto jest z Jeleniej Góry, to pewnie kojarzy tam takie osiedle sudeckie przy Muzeum Wojskowości, Muzeum Wojska Polskiego, czy to jest oddział w ogóle Muzeum Karkonoskiego, dokładnie nie pamiętam, jak to się w tej chwili nazywa. I tam obecnie jest osiedle, takie ładne, ogrodzone i właśnie na terenach tego osiedla udało się odnaleźć drugą szubienicę. Wiedzieliśmy, że ona na pewno była, dlatego że zachował nam się kosztorys. Ten kosztorys jest bardzo tutaj dokładny, widać ile kosztowało wzniesienie tej szubienicy i ona została, znaczy ta pierwsza szubienica, tak, ze wzgórza Kościuszki została rozebrana w 1778 roku, natomiast rok później wzniesiono szubienicę nową, czyli uznano, że dalej takie miejsce jest w Jeleniej Górze potrzebne. I ten kosztorys właśnie z kwietnia 79 roku, 1779, przedstawia właśnie kosztorys tej szubienicy. Tutaj niestety nie mamy informacji, jakoby przeprowadzono jakąś egzekucję. Udało nam się odnaleźć, na chyba następnym zdjęciu będzie negatyw, tak, odkopać jedyne to, co zostało, to ten negatyw, który widzimy, kawałek murku, ale co jest bardzo ciekawe, w źródłach znaleźliśmy informację, że obszar taki przynależny jakby do szubienicy otoczony był kamieniami granicznymi i tu mamy taki piękny przykład takiego kamienia właśnie z
który wyznaczał ten obszar, tak, który był do tej szubienicy przynależny. I tutaj właśnie wchodzi nam znowu po raz kolejny temat związany z wierzeniami, zabobonami, z przesądami. Wiemy, że obszar szubienicy był obszarem no, takim, na którym się nikt z własnej nieprzymuszonej woli nie zapuszczał, pełnym złych sił, więc też tutaj te kamienie graniczne, które bardzo ładnie otaczały ten teren przy szubienicy, odgradzały, tak, i pokazywały, który obszar to jest ten już taki bezpieczny, tak, i tu pięknie ten kamień właśnie widać. Więc jeżeli chodzi o Jelenią Górę, polecam odwiedzić i zwiedzić w pobliżu Miłków, a w samej Jeleni właśnie, no ta jedna szubienica, którą można zobaczyć, bo tej tutaj po przeprowadzonych badaniach oczywiście trudno, osobie, która nie wie, gdzie to dokładnie jest, trudno byłoby znaleźć, natomiast dwie zbadane szubienice się tam znajdują. Kolejnym obiektem, bo zbliżamy się do Chełmska Śląskiego, więc szubienica w Kamiennej Górze, też piękny obiekt, ale też użytkowany i to ciekawe aż do końca, więc zburzenia w 1820 roku, a później sobie wymarzyli mieszkańcy, że będą jednak kontynuować i przebudowali szubienicę na szafot, więc zburzyli ją do połowy i zrobili na górze platformę, którą obsługiwał Karl Schwarz. Ja tu taką ciekawostkę podam, że Karl ten chyba, nie wiem, sumieniem trącany generalnie założył fundację, która miała wspierać biednych i ta fundacja, zachowały się papiery Karla Schwarza pod jego imieniem, funkcjonowała, drodzy Państwo, do II wojny światowej jeszcze. I są dokumenty w Archiwum Jeleniogórskim, dziale no, oczywiście Wrocławskiego Państwowego we Wrocławiu, więc w tym momencie znajdują się kwity, kiedy jeszcze toczyła się wojna i jeszcze biednym wypłacano z tych pieniędzy, które Karl po sobie zostawił i on tą szubienicę obsługiwał jak jeszcze za swojego życia, a więc około roku 1820 obok też wystawiono drewnianą szubienicę, bo takie dokumenty się też zachowały. Tu znaleźliśmy nieliczne kości ludzkie, ale też dużo było zwierzęcych, więc wykorzystywany był jako plac rakarski, więc widać tą też długą funkcję kata, o której mówiłem. Ostatnia szubienica, która była badana przez właśnie Pawła, bo tutaj Paweł Duma, doktor Paweł Duma wspominany właśnie też kierował tymi pracami, była w Złotoryi, to jest największa odkryta do tej pory szubienica właśnie na planie cylindra, prawie 8 metrów i też sporo kości zwierzęcych, ludzkich mało i byliśmy bardzo zawiedzieni ze względu na to, że jeżeli przy Kamiennej Górze tam było pole uprawne i tam jednak no, niszczycielska ta uprawa niszczyła te groby, to tutaj szubienica jest na wzniesieniu, no i tam żadnej uprawy nie było, a tych grobów takich, których w źródłach jest mnóstwo informacji o egzekucjach i pochówkach w szubienicy nie znaleźliśmy, ale znaleźliśmy inne elementy, jak widzicie, skoble egzekucyjne, czy elementy ubioru skazańców, najpewniej skazańców, których tutaj stracono na szubienicy. I tutaj też na celowniku mieliśmy szubienicę w Żaganiu, to jest ewenement szubieniczny, ponieważ same ewenementy dzisiaj, jak to brzmi, ale naprawdę proszę mi wierzyć, ta szubienica została wykorzystana, do jej budowy wykorzystany stary obiekt, obiekt typu motte, czyli rezydencjonalno-obronny obiekt, który funkcjonował to w średniowieczu i na początku XIV wieku miasto generalnie wymyśliło sobie, przejmie ten obiekt zniszczony już wówczas, jak tutaj w dokumentach się informacje znajdują i co z nim zrobić teraz? I wymyślono sobie, że zrobią z niego szubienicę. I rzeczywiście tą szubienicę przebudowano. Nie wiemy kiedy, czy to był XIV czy XV, ale w XVI wieku ten obiekt już funkcjonował i funkcjonował do XIX wieku, więc my tutaj prowadząc badania za chwilę, mam nadzieję, że Bartek się włączy, znaleźliśmy zarówno z funkcjonowania szubienicy, czyli łańcuch egzekucyjny, skobli, kości ludzkich kilka tysięcy, ale też znaleźliśmy bełt, znaleźliśmy fragmenty kolczugi z funkcjonującego wcześniej obiektu. Tutaj badacz taki śląski przedwojenny Max Helmich był tutaj na tym stanowisku, bo on badał te obiekty typu motte, inwentaryzował je i w tym momencie nie uwierzył, że to jest szubienica, ponieważ ona była czworokątna i on wierzył to, co mówiłem, że szubienice były tylko koliste na Śląsku i nie wierzył. To niestety nie miał racji, bo po naszych badaniach się potwierdziło, że to szubienica. Mieszkaniec ją praktycznie namierzył w 2002 roku kolega Zdzisław Tyrcz z Żagania, który odnalazł w terenie właśnie po moich namiarach tą szubienicę i później też prowadziliśmy w 2002
czasem sondaż, a teraz od 2018 już regularne badania archeologiczne ze względu właśnie na ten grant. Tą szubienicę tutaj widać, to są znowu mapy XVIII-wieczne, rękopiśmienne podczas działań wojennych, ona jest pięknie tu zaznaczana jako galgen, czyli szubienica, więc tutaj też można się pobawić po nakładanie map. Oczywiście szubienica była wielokrotnie wykorzystywana, mamy taką dziurę tylko dla XVII wieku, ja tutaj staram się dostać do prywatnych zbiorów rodziny Lobkowiczów. Oni nad Pragą mają siedzibę, ale to są prywatne zbiory, więc ciężko te archiwalia wydobyć. Mam nadzieję, że po pandemii uda mi się tam archiwum przebadać. Ale mamy bardzo bogate informacje dotyczące funkcjonowania szubienicy w XVI wieku i w wieku XVIII. Najbardziej znaną egzekucją opisywaną jest egzekucja Puszpetera, którego stracono w roku 1575. To był grasujący tutaj morderca, który specjalizował się w rozpruwaniu ciężarnych kobiet. To znowu wchodzimy na wierzenia, bo wierzono, że zabiera się życie tej osobie nienarodzonej, czyli tyle, ile ona miała przeżyć. I zabijano bardzo dużo w XVII wieku kobiet i w XVI, rozpruwano ciężarnych kobiet i pożerano serca nienarodzonych dzieci wierzeniami, że właśnie można przedłużyć sobie te swoje życie, a do tego jeszcze wycinano rączki dzieciom i robiono z nich świeczki, zalewano woskiem, robiono świeczki, bo wierzono też, że podczas kradzieży, wiem, że to brzmi brutalnie, ratko, ale tak. Danielu wiedział, że takie rzeczy będziemy... Popełniłem taki artykuł parę lat temu, Pożeracze Serc, właśnie o tych seryjnych mordercach i proszę mi wierzyć, on był tutaj świętym, jeżeli policzymy, kilkadziesiąt osób zabijali ci mordercy, taka banda grasująca w XVII wieku pod wodzą Jasia Kogucika z blizną i Jurka Wampirka. Jego w żeganiu wracając nabito, bo zabił tych sześć ciężarnych kobiet, nabito na pal. On dobawał kościoły, kradł, mordował też zwykłych ludzi, więc postanowiono go nabić właśnie na pal. On jeszcze był hardy do końca, więc pouczał kata, jak ten prowadzać właśnie, żeby na nim generalnie, na nim tutaj zostać zestawiony, taka znana z różnych filmów nam kara. Może Natalii się uda, doktor właśnie naszej Natalii, która przegląda kości, jakieś obrażenia właśnie na tych, szczególnie na kręgosłupie znaleźć po tym, który został tutaj, ten puszpetel nabity. To była taka bardziej znamienita i przywoływana egzekucja z żagania. I tu znowu ten ewenement, macie w pamięci, drodzy Państwo, bański łańcuch, on był dłuższy, widać zapętlony, tutaj mamy krótki. I to jest znowu Praska Izba Apelacyjna. Ja sfotografowałem, przez 10 lat badałem Praską Izbę, około ponad 30 tysięcy dokumentów zgromadzonych. Jest to świetne źródło do badań przestępczości, generalnie na Śląsku, gdzie wojna, no niestety nie... Ta archiwalia w wielu miejscach nie oszczędziła. I tutaj jest rok 1716, dokładnie 24 września. I jest informacja o tym, że ma skazanie zostać powieszony, a później ma zostać przytwierdzony po śmierci już łańcuchem. Czyli nie skazano go na powieszenie na łańcuchu, który ten łańcuch oczywiście nie zaciska się tak jak pętla od stryczka. Pamiętajmy też, że nie było jeszcze wiadome, że trzeba zważyć skazańca przed egzekucją, żeby dobrać odpowiednią ilość sznura, tylko oszczędzał kat i jak najkrótszy dawał, więc ten skazaniec długo się męczył, ale przy okazji Chełmska oddaję głos Bartoszowi. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Bartosz Świątkowski i w projekcie dotyczącym badania dawnych miejsc straceń odpowiadam za przeprowadzenie badań archeologicznych. Ze swojej strony chciałbym opowiedzieć Państwu dzisiaj o dwóch stanowiskach, które mieliśmy okazję przebadać w ramach projektu. Pierwszym z nich było stanowisko w Żaganiu. Na pierwszym slajdzie widzą Państwo naniesione lokalizacje wykopów założonych w 2018 roku. Ostatecznie przeprowadziliśmy na tym stanowisku trzy sezony badawcze, co prawda o zupełnie różnej skali. Jest to specyficzny obiekt, bowiem jego zachowana rzeźba terenowa jest wynikiem dużo wcześniejszego obiektu. Jest to tak zwany obiekt typu motte, czyli wieża rycerska. Wtórnie na jej miejscu powstała szubienica. Założyliśmy pierwszy wykop i drugi
w rejonie widocznego fundamentu szubienicy. Dlatego ustalenie jakby samej lokalizacji wykopów w tym przypadku było stosunkowo proste. Powierzchnia, którą objęliśmy badaniami na samym fundamencie, sięgała około 1 ara. Potem poszerzaliśmy trochę wykop ze względu na natrafione nawarstwienia, jak i też obiekty w postaci pochówków, o których szczegółowo opowiem za chwilę. A propos samej rzeźby terenu i obiektu typu motte, jako powiedzmy tytułem wstępu, co prawda jest to temat odbiegający jakby od głównej tematyki, którą dzisiaj poruszamy. Zachowany jest stożek centralny tego obiektu, na którym posadowiana była pierwotnie wieża rycerska. Niestety ze względu na prowadzone takie prace wyrobiskowe, strona zachodnia została praktycznie w całości zniszczona. Stąd nie wiemy też, czy część instalacji związanych z miejscem straceń też nie została w wyniku tej działalności zniszczona. Zachował się też dobrze przebieg fosy, a także wał zewnętrzny. Jeśli chodzi o same znaleziska z wieży rycerskiej, to tak tylko pokrótce, żeby pokazać, że tą historię też udało nam się względnie dobrze rozpoznać. Głównymi zabytkami pozyskanymi z nawarstwień o metryce średniowiecznej były fragmenty ceramiki, a z takich bardziej charakterystycznych i takich bardziej okazałych, związanych z charakterem tego miejsca, były militaria w postaci grotów bełtów kuszy, a także dwa fragmenty kolczugi. Zwłaszcza te ostatnie są dla nas bardzo ciekawym znaleziskiem, unikatowym, rzadko spotykanym na stanowiskach archeologicznych. Wracając jednak do konkretu, czyli do samej szubienicy. Szubienica szagańska jest specyficzną, jest specyficznym obiektem, bowiem założono ją na planie kwadratu. Niewykluczone, że na takie rozwiązanie wpłynęło to, co istniało pierwotnie. Istniejąca tutaj wieża rycerska, która zapewne była zniesiona na planie kwadratu. Chociaż sam fundament, który udało nam się odkryć, widać, że powstał w okresie nowożytnym. Nie ma praktycznie zachowanego muru, który bylibyśmy w stanie określić jako pochodzący z okresu średniowiecza. Jedynie w przypadku samych wzmocnień narożników, czyli takiego, zastosowano tam tak zwany fundament łękowy i filary, które podtrzymywały łęki fundamentu, które nie są zespojone z oprawą, być może mogą pochodzić z okresu średniowiecza, ale ze względu na brak wypełnienia nie jesteśmy w stanie przeprowadzić rozwarstwienia chronologicznego tego fundamentu. Szubienica szagańska, tak jak mówię, odbiega od wszystkich znanych z Dolnego Śląska szubienic pod względem kształtu. Jest, tak jak już mówiłem, kwadratowa, w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych, które zostały założone na planie koła. Na następnych zdjęciach widać opisywany przeze mnie fundament łękowy. Widać, że kamienie zostały ustawione w specyficzny sposób. Dlaczego takie rozwiązanie wprowadzono? Chodzi o to, że grunt na stożku, który badaliśmy, jest dość niestabilny, a fundament łękowy pozwala na rozłożenie ciężaru w czterech głównych punktach i zapobiec potencjalnemu osuwaniu się fundamentu. Jak mogła wyglądać szubienica żagańska? Można sobie wyobrazić, bądź też powiedzmy zwizualizować rekonstrukcją zupełnie innej szubienicy, która również była założona na planie kwadratu. Jeśli chodzi o obiekty, które znaleźliśmy poza samym fundamentem. W wykopie piątym, który był zlokalizowany najbardziej na północ, czyli na terenie tej tak zwanej wspominanej łączki, odkryliśmy coś, co możemy zinterpretować jako cmentarz samobójców. Dlaczego tak interpretujemy te pochówki? Szkielety, które odkryliśmy, znajdują się tutaj
w porządku anatomicznym, nie noszą też śladów wykonania jakichś, powiedzmy, drastycznych kar i są oddalone o kilkanaście metrów od samego obiektu szubienicznego. Pierwszy z pochówków był zachowany względnie dobrze. Mamy tutaj zachowaną większość kości. W pozostałych przypadkach, czyli w grobach dokopanych w roku 2019, sytuacja była dużo gorsza. Szkielety były zachowane jedynie fragmentarycznie. Kości były w bardzo złym stanie, aczkolwiek widać, że pierwotnie pochówki te były kompletne i złożone w porządku anatomicznym. Groby samych skazańców były złożone od strony południowej fundamentu szubienicznego i znajdowały się w jego bezpośrednim sąsiedztwie, oddalone dosłownie o kilkadziesiąt centymetrów od fundamentu szubienicy. Dlatego możemy stwierdzić, że kaci, którzy zajmowali się tym miejscem, prawdopodobnie stworzyli tutaj pewien taki podział przestrzeni na taką, w której składano osobno samobójców i osobno skazańców. Pierwszy z pochówków jest dość interesujący, bo jest to pochówek osoby powieszonej. Jest to sytuacja dosyć wyjątkowa, bo zwykle osoby powieszone nie były zdejmowane ze stryczka, tylko ich ciała tak długo były pozostawiane na samej szubienicy, aż rozłożyły się całkowicie i stopniowo rozpadały się do wnętrza studni szubienicznej. Jak możemy interpretować akurat to, że tutaj tego skazańca zdjęto troszeczkę szybciej? Być może było to związane z wizytą jakiejś ważnej persony i wówczas takie osoby zdejmowano szybciej z szubienicy, aby jakby nie razić widokiem skazańca jakiegoś znaczącego gościa. Po czym wiemy, jaki był rodzaj kary, widać bardzo dokładnie na zdjęciu, przesunięcie kręgów szyjnych. Pochówek zachowany fragmentarycznie, pozbawiony kończyn dolnych i lewej kończyny górnej. Pozostałe groby skazańców należały do osób ściętych. W dwóch przypadkach były to pochówki, które pozbawiono głów całkowicie. Co się stało z samymi czaszkami, tego nie wiemy. Być może są to niektóre z tych, które odkryliśmy wewnątrz samej studni szubienicznej. Mogły być na przykład wyeksponowane w taki sposób, iż nabito je na belkę, aby dłużej służyły przestrodze potencjalnym przestępcom. Ale nie da się też wykluczyć, że złożono je w jakimś dole, gdzie były składane osobno głowy osób ściętych. Co ważne, tego typu osoby były ścinane za pomocą miecza. Trzeci z pochówków osób ściętych akurat szczęśliwie zawierał czaszkę, która została złożona niezgodnie z porządkiem anatomicznym, tylko między łydkami osoby skazanej. Samo wypełnisko szubienicze zawierało w sobie tysiące kości skazańców, czyli pokazuje to, że szubienica była bardzo intensywnie wykorzystywana i sporo skazańców zostało po prostu tam zdeponowanych. Poza samymi szkieletami odkryliśmy też sporą liczbę tak zwanych narzędzi egzekucyjnych. Są to głównie tak zwane skoble egzekucyjne, które były wbijane w drewnianą belkę w celu możliwości przewleczenia przez nie stryczka. Część z nich układała się w taki sposób, iż możemy mniemać, że spadły dokładnie w miejscu, w którym zostały wbite, co pokazuje nam, ile skazańców mniej więcej mogło na takiej belce zostać powieszonych jednocześnie. Patrząc na rozkład tych skobli, nawet do trzech osób na jednym boku. I jeśli chodzi o sam rozmiar, właśnie tutaj szubienicy, też to warto wspomnieć, długość fundamentu przekraczała 6 metrów, bodajże 6 metrów 80 centymetrów. Także miejsce na większą ilość potencjalnych powieszonych było.
Unikatowym znaleziskiem są łańcuchy. Jeden z nich jest łańcuchem kompletnym, zachowanym w postaci nienaruszonej. Jest to łańcuch złożony z czterech ogniw. Dlatego możemy też określić, jaka była jego rola. Na szubienicach stosowano dwa rodzaje łańcuchów. Jeden z nich służył do tego, żeby powiesić skazańca, czyli zwykle były nieco dłuższe. Miały zapobiec zbyt szybkiemu spadnięciu ciała skazańca do studni szubienicznej i miały służyć dłuższej ekspozycji. I były też tak zwane łańcuchy ekspozycyjne. I z takim mamy do czynienia w tym przypadku. Co to oznacza? Pierwotnie skazańca powieszono na stryczku, natomiast z czasem przewieszono go na taki łańcuch, żeby po prostu wyeksponować to ciało przez czas dłuższy. Drugi z łańcuchów zachowany jest niestety tylko w postaci jednego ogniwa. Jaki był jego charakter, trudno określić. Drugim stanowiskiem, które przebadaliśmy w ramach projektu, jest miejsce straceń w Chełmsku Śląskim. Badania te miały charakter wieloetapowy, bo w odróżnieniu od szubienicy szagańskiej, która była widoczna na powierzchni jeszcze przed przystąpieniem do badań, w tym wypadku obiekt jest całkowicie niewidoczny w terenie. Dlatego wymagał zastosowania zupełnie innej metodyki, czyli badań nieinwazyjnych oraz przede wszystkim wstępne ustalenie lokalizacji za pomocą rękopiśmiennych map. Do tego celu posłużyła nam mapa pochodząca z drugiej połowy XVII wieku autorstwa Wilhelma Reglera. Dzięki niej udało się ustalić punkty, które nadal są dobrze identyfikowalne w terenie współcześnie. Mapa ta po przekształceniu pozwoliła nam wskazać wstępnie lokalizację szubienicy, która została potem wytypowana do dalszych badań w terenie. Najpierw w postaci tradycyjnych powierzchniówek archeologicznych, a później metod nieinwazyjnych. Teren ten został sprawdzony dwiema metodami. Jedna z nich to tak zwana metoda elektrooporowa, mierząca różnicę oporu gruntu, która wykazuje potencjalne istnienie fundamentu, który powinien stanowić większy opór gruntu. Takowa anomalia została wykazana przez tą metodę. Miała średnicę około 6 metrów, przy czym, co powiem jeszcze za chwilę, czym owa anomalia była. Druga metoda to metoda magnetyczna, która w sąsiedztwie poprzedniej wykazała bardzo podobny obiekt, również w formie kolistej, o średnicy również około 6 metrów. Co się okazało? Zwłaszcza obiekt wykazany metodą magnetyczną idealnie wpasował się w zaznaczoną szubienicę przez Wilhelma Reglera i w jego mapę, która została ponownie przekształcona za pomocą programów. Kolejnym etapem były badania sondażowe, które miały pomóc nam zweryfikować informacje uzyskane metodą nieinwazyjną. Pierwsza z anomalii, wykazana przez metodę elektrooporową, okazała się obiektem zupełnie naturalnym. Była to warstwa drobnego żwiru, która dała faktycznie sygnał odmiennego oporu, ale nie była tym, czego poszukiwaliśmy. Metoda magnetyczna natomiast została zweryfikowana pozytywnie. Dzięki niej udało nam się odkryć zarys wkopu fundamentowego. Nie ma niestety tam już samego fundamentu, a szubienica zachowana jest tylko i wyłącznie w postaci wkopu fundamentowego wypełnionego pyłem ceglanym, który jest ferromagnetyczny i dlatego dał bardzo wyraźny sygnał w trakcie analizy metodą elektromagnetyczną. Z surowca budowlanego zachowały się jedynie pojedyncze fragmenty cegieł, stąd mamy nawet problem z ustaleniem, jakich rozmiarów cegły użyto do wzniesienia tej szubienicy. Dlaczego rozebrano ją tak dokładnie? Wynika to przede wszystkim z ceny surowca, z którego została wzniesiona. Ostatnim etapem były badania wykopaliskowe, które przeprowadziliśmy w roku 2020.
19, tak aby w pełni odsłonić odkryty obiekt. Poza tym również tutaj ten jakby główny wykop został założony w postaci takiego większego formatu o powierzchni ara, a wokoło założyliśmy jeszcze kilkanaście sondaży, które miały pozwolić nam na wykrycie potencjalnych pochówków skazańców. Niestety okazało się, że nie tylko obiekt został bardzo dokładnie rozebrany, ale także silnie zniszczony przez intensywne użytkowanie rolnicze tego terenu. Dlatego zachowana ta część kopu fundamentowego jest niewielkiej mniejszości. Są miejsca, w których nie przekracza 5 cm. W miejscu najgłębszym sięgnęło około 14-15 cm. Co ciekawe, po odkryciu całkowitym i szeroką płaszczyzną tego obiektu udało się wykryć 3 miejsca poszerzenia wkopu fundamentowego. Nie ma co prawda 100% pewności, ale można to zinterpretować w ten sposób, że są to miejsca posadowienia filarów szubienicy, czyli po prostu ten fundament został w tych miejscach wzmocniony, dzięki czemu jesteśmy w stanie ustalić, jak były rozłożone belki, w tym wypadku najprawdopodobniej na planie trójkąta o bokach około 5 m 70 cm. Tak jak już wspominałem, szubienica została dokładnie rozebrana, później jeszcze zniszczona orką, a same pochówki skazańców niestety zostały albo definitywnie zniszczone procesem właśnie tutaj użytkowania rolniczego, bądź też znajdują się w zupełnie innym miejscu, czego nie da się wykluczyć. Tyle tylko, że ich wykrycie na dzień dzisiejszy jest praktycznie niemożliwe. Zaraz wchodzimy w buty Natalii. Jeżeli chodzi o materiał osteologiczny, kostny z żagania, to jest to bardzo cenny na skalę Polski, jak i Europy materiał, ponieważ tego typu prace związane z szubienicami, o czym tutaj no, nieskromnie Daniel powinien z pewnością powiedzieć, to jest taki ewenement. Bardzo rzadko trafia się takie skupisko, które jest tak dobrze przebadane zarówno pod względem archeologicznym, jak i historycznym. Tutaj ja niejako uzupełniam po prostu już badania moich kolegów i koleżanek. Jeżeli chodzi o sam materiał pochodzący z żagania, jest on dość trudnym materiałem ze względu na sam stan zachowania. Udało się wyeksplorować jedynie 7 pochówków, które były w miarę kompletne i pozwoliły nam na określenie płci i oszacowanie wieku. Wszystkie 7 osób to byli mężczyźni. Jeżeli chodzi z kolei o resztę materiału, to było to skupiska kostne. Ja dołączyłam do zespołu już niejako po przeprowadzeniu prac na stanowiskach ze względu na to, nie byłam w żaganiu i materiał do badań otrzymałam już wydobyty. I na podstawie zliczenia charakterystycznych części szkieletu ustaliliśmy, że pochowanych osób poza 7 regularnych właśnie tutaj pochówków, to było 28 osób. Ustaliliśmy tą minimalną liczbę na podstawie drugiego kręgu szyjnego. No, kręgi szyjne pierwszy i drugi są tak charakterystyczne, mamy tylko po jednym takim, więc na podstawie tego byliśmy w stanie obliczyć taką szacunkową liczbę. Badania, tak jak mówię, są cały czas w toku. To, co do tej pory udało nam się zrobić, jeżeli chodzi o takie typowe pomiary, to ustalić przyżyciową wysokość ciała, to już jest tam na dalszych slajdach, no i średnia wysokość ciała osób, które zostały pochowane właśnie w okolicach żagańskiej szubienicy, to 160 cm. Stawiłam tą wysokość ciała tychże osób z wysokością ciała żagań jest na samym końcu, pozostałe słupki przedstawiają nam wysokość ciała dla innych populacji historycznych z terenów dzisiejszej Polski i jak widzimy wysokość ciała jest zbliżona, więc tutaj kondycja biologiczna tych osób
była, ponieważ wysokość ciała, niektórzy naukowcy uważają, że jest również dobrym takim miernikiem, jeżeli chodzi o właśnie kondycję biologiczną, jest zbliżona również do populacji miejskiej, gdzie właśnie badania były prowadzone w przypadku bogatych mieszkańców tych miast. Więc tutaj to jest taki dość ciekawy wynik, ale dalsze właśnie tutaj badania, między innymi rekonstrukcja diety, którą planujemy w najbliższym czasie właśnie z zespołem ze Stanów Zjednoczonych, też nam trochę tutaj ten kontekst pozwoli lepiej poznać. Wyliczona została również masa ciała, jest to dość trudne, jeżeli chodzi o materiał szkieletowy, ale taka szacunkowa, wyliczona dwoma metodami, między innymi metodą Rafa i jego zespołu, pozwoliła nam oszacować, że średnia masa ciała właśnie tych osób, które spoczęły w pobliżu Szubienic, to około 74 kg. Tak jak mówię, jest to szacunkowe i tutaj trzeba wziąć dużą poprawkę, ponieważ są to oczywiście metody, które zostały opracowane dla materiału osteologicznego. Do tej pory też przebadaliśmy naszych skazańców również pod względem zmian chorobowych i dość często odnotowano występowanie próchnicy, ponieważ zbadaliśmy łącznie 20, bodajże 5 właśnie czaszek, gdzie zachowane były zęby i próchnicę zaobserwowano właśnie w 50% przypadków. Co ciekawe, kamień nazębny wystąpił tylko u jednej osoby. Jeżeli chodzi o zmiany, które mogłyby powstać na szkielecie ze względu na właśnie zadane jakieś urazy, to odnotowaliśmy takie rzeczywiście charakterystyczne w jednym przypadku, tam jest kość udowa i mamy ślad w okolicach właśnie nasady dalszej części dystalnej kości po wbiciu jakiegoś ostrego narzędzia i ten otwór jest otworem wylotowym, więc tutaj też jeszcze ta kość zostanie poddana dalszym właśnie badaniom bardziej szczegółowym, żeby tutaj właśnie też postarać się może otworzyć też i dopasować narzędzie, którym mogło to być zrobione, ponieważ takie badania też, jeżeli chodzi o narzędzia, które były wykorzystywane i ślady, jakie one zadawały, planujemy zrobić. Już wstępnie omawialiśmy to. Więc no też tutaj ze względu na ten stan zachowania materiału, który w przypadku tych kości zmieszanych, tych skupisk kości był bardzo, bardzo słaby, więc tutaj naprawdę staramy się wyciągnąć jak najwięcej informacji. Rekonstrukcję wykonała pani Marta Barszcz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, za co jej bardzo dziękujemy. Podsumowanie, kres Szubienicą generalnie, reformy w prawie, drodzy Państwo, tutaj widać ten obiekt, kółeczko piękne, ceglane właśnie, która została oprócz kątów ocowskich, która też była ceglana jeszcze do lat bodajże 60. XX wieku, stała przy autostradzie. Są zdjęcia nawet z autostrady na Szubienicę, tutaj drugi byłby taki obiekt. I kres tym obiektom to są początki wieku XIX. Zmiany w prawie, wprowadzono topór jako narzędzie egzekucji w państwie pruskim i pierwszą egzekucję prawdopodobnie wykonano w 1811 w Złotoryi przy tamtym obiekcie, który widzieliśmy na tamtym miejscu staceń, wykonał swoją sztukę mistrzowską miejscowy nadzorca więzienia, ściął głowę i później tylko topór, bardziej precyzyjny, no i Szubienice przestały być potrzebne, ponieważ już nie wieszano. Zaczęto kończyć, tam jeszcze starano się skazywać na łamanie kołem, chociażby Świdnicy w połowie XIX wieku, ale w końcu zmieniono też tą egzekucję i ścięto toporem. I ten topór wszedł do użytku, a Szubienice wyszły z użytku, więc zaczęto je rozbierać. Kupa materiału ceglanego, kupa cegieł, więc w tym momencie można było wykorzystać do budowy różnych inwestycji, budowano mosty, domy i tak dalej, więc zapomniano o tych obiektach, ale my teraz odkrywamy w ramach tego projektu ich na nowo, przywracamy też niektórym z tych skazańców ich tożsamość, a przede wszystkim też szanujemy te kości, ponieważ to byli też ludzie, którzy przeskrobali, zapłacili już najwyższą cenę, więc w tym momencie my uchronimy ich od zapomnienia. Teraz taki moment na pożegnanie. Ekran jest tylko wasz. Chwila dla was. Pozdrowienia, pożegnania, podziękowania. Co przed wami? Proszę. Ja? Tak, to powiem. Ja dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam
do wycieczek szlakiem zabytków dawnego prawa i myślę, że taka wycieczka szubieniczna byłaby bardzo ciekawym pomysłem, zwłaszcza tutaj na Dolnym Śląsku mamy, jak usłyszeliście, bardzo dużo rzeczy ciekawych do zobaczenia. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieć okazję się zobaczyć na jakimś innym spotkaniu, może coś o czarownicach, o czarach, o paleniu czarownic. Ja również ze swojej strony dziękuję za uwagę. Przygotowujemy oczywiście monografię tych obiektów, które badaliśmy wcześniej, które badaliśmy w ramach projektu. Ona prawdopodobnie wyjdzie pod koniec przyszłego roku, bo jeszcze zostało nam jedno stanowisko w tym roku. Też będziemy badać, bo kolejny projekt zaczynamy realizować, archeologię prawną Śląska, więc wszystkie obiekty związane z zadawaniem krzywdy, bólu, jest ich dużo na Śląsku i ziemi kłodzkiej, więc będziemy od średniowiecza inwentaryzować wszystkie zabytki i też na ile się da przepisywać im historię, więc też myślę, że się podzielimy też tymi wieściami w przyszłości. Jak najbardziej. No i planujemy poza właśnie z badaniem diety naszych skazańców, poza rekonstrukcjami również badania genetyczne. Już tutaj też współpracujemy z zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego i właśnie w niedługim czasie te badania ruszą, więc tutaj sądzę, że następne spotkanie będzie obfitowało w takie konkretniejsze właśnie wyniki. Dziękuję i do zobaczenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszego programu i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się w innym kontekście. I drodzy widzowie, tradycyjnie parę słów na koniec ode mnie. Tak prezentuje się najnowszy numer Archeologii Żywej. Dobrze pokazałem, właśnie sprawdzam na kamerze. Dziękowałem gościom na żywo, ale podziękuję w końcu im teraz po tym roku, który upłynął. Tu mi się fryzura trochę pozmieniała, numer się zmienił. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko wyglądało na żywo, no to nie polecam. Najlepiej pozostańcie przy tym, co było widać tutaj i miejmy same miłe wspomnienia z tego czasu. Mam nadzieję, że goście mi wybaczą, że tyle to trwało, ale wiem, że chcieli, żeby ten materiał się pojawił, więc w końcu też się cieszę również, że się pojawił. I to by było na tyle dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Tak jak powiedziałem, kolejne spotkanie na żywo w czwartek. Przypominam jeszcze raz dla wszystkich, którzy dotrwali do samego końca. Smash, jeśli bylibyście zainteresowani spotkaniem z nami, z redakcją, z autorami, z jedzeniem archeologicznych atrakcji z Ziemi Świętokrzyskiej, no to zachęcam, link, tak jak powiedziałem, znajdziecie w opisie lub po prostu na naszej stronie, którą adres ipik.pl widzicie nad okładką naszego aktualnego numeru. Tam na głównej stronie powinniście od razu znaleźć miniaturkę naszego plakatu tegorocznego. I to by było na tyle.